Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, oto moi drodzy kolejny odcinek z serii Testujemy. Dzisiaj na naszych ekranach Grave Keeper. Jest to kolejny tytuł, który będziemy ogrywać na dzisiejszym streamie. Pozwólcie najpierw, że ja tutaj sobie... nie da się tutaj nic zmienić. Da się tylko zmutować. Ja sobie ściszę to po prostu gdzieś na streamie mniej więcej. O. Grafika wysoki, post-processing wysoki. Wygładzanie wysoki, język polski. Dobrze. Walcz! Zobaczmy, co to jest. Co to jest za gra? Grave Keeper, coś mi się wydaje po filmikach, które widziałem na Steamie, to jest taka gra, jakaś taka chyba widok izometryczny, jakieś takie... Zobaczymy, co to jest. To jakiś tutorial, jakieś coś? O, dzień dobry! No, panie, mi się podoba. Jesteś łowcą nagród. Czemu tak głośno muzyko jest? Wkraczasz do zakazanej twierdzy. Moje oko na podstępnych przeciwników. Otoczyli cię. Dobra. Okej, czyli na tej zasadzie. Czyli taka prosta giereczka, który sobie po prostu zabijamy zombiaczki, które chcą nas dopaść. Czyli po prostu zwyczajnie strzeżemy jakichś grobów, tak? Grave Keeper. Grave to chyba jest grob. Groby, grobowiec. Okej, czyli po prostu sobie biegamy po jakimś grobowcu i go strzeżemy przez hordę szkieletów i zombiaków. Niby proste, niby oczywiste. Ale coś nowego. Udało ci się przeżyć spotkanie z królem szkieletów. A kiedy był? Co to było? Dobra, mogę też walczyć bronią białą. Okej. Ale kryta walnąłem, no ładnie. Można niszczyć otoczenie, ale nie aż tak bardzo. Dobrze, to można nie. Okej, czyli muszę zabić 15 przeciwników. Wspaniała bitwa! Okej, będziemy mieli jeszcze jakieś umiejętności, spoko. Kiedy to użyć? Aha. Coś się postać zablokowała chyba na tym. Dobra, mikstura jest życia pod Q. Użyjmy jej. Ile nam przywróciła? Na fulla. I to jest minimapa nasza. Dobra, no prosta gra. Wygląda na przyjemną, wydaje mi się. Będziemy się mierzyć teraz z królem szkieletów. Zobaczmy, co to za król. O, fajny. To będzie chyba jakiś taki ala boss. Boss fight. O, ej, dobre to było. Cienior mega ten goleś, ale podejrzewam, że chodzi o to... Oj, wcisnęło mi się niestety, przykro mi. Cutscenki nie obejrzymy. Ale gdzieś tu nas zesłali. O, okej. Etap pierwszy. Czyli patrzcie, ja tutaj zbieram normalnie poziomy. Będę mógł rozwijać swoją postać również. Na to wychodzi. Czyli też taka, powiem wam, gra rozrywkowa, nawet bym powiedział, bo to jest taki też hack and slash, bardzo, bardzo przyjemny, bardzo, bardzo prosty. No dobra, ekwipunek, otwieramy E. Kusza, ulepsz. No dobra, ulepszyłem kuszę. To prawda, nie na własne życzenie. Czyli tutaj mamy normalnie etapy, czyli ala takie fale, powiedzmy, tych przeciwników. Ciekawy jestem, czy mogę ich tutaj nazbierać nie wiadomo jak wielu. Próbujmy.
A, to będzie pewnie etap, na którym moja postać zdobędzie level i będę mógł ją rozwinąć. Nie, zobaczcie, tylko 6 się ich pojawiło. No, pięknie. Dobra, zdobyłem poziom. Coś mi to dało? Nie bardzo. Okej, mogę tutaj ulepszać moje przedmioty, wszystkie jakie mam. Nie mam na to żadnej many, mogę to używać po prostu jak się cooldown skończy, więc spoko. Ciekawe kiedy tam się idzie, ile tych etapów tutaj będzie. Zauważcie też, że tutaj chyba ta ilość przeciwników na mapie jest ograniczona, bo się spawni chyba tylko 6 czy 7. O kurde, zepsułem. Okej. Okay. Ciekawe dlaczego tylko tylu? Czemu nie dają nam tutaj wyzwania? Bo chodzi mi o to, że jak mamy etap, gdzie jest 15 przeciwników, niech wyskakuje 15. Ja bym sobie ich na strzała wszystkich zdjął specjalną umiejętnością i spoko. I ta muzyczka już przestała być taka denerwująca. Ej, a dobra. On mi chyba tam kieruje, gdzie ja mu wskażę tym moim celownikiem. Tak, dokładnie. Kolejny poziom zdobyłem. Na razie, dopóki ci przeciwnicy są tacy, no, dosyć banalni. Okej, okay, z bossem, ale musisz z nim... Dobra, do walki z bossem. Walka z bossem. Aha. No to nie jest jakiś super wymagający boss. Dobra, gra jest na razie bardzo, bardzo prosta. Buława wojny. Dobrze, że tego miecza nie ulepszałem. Coś czułem, że może coś padnie fajnego. Po zabiciu bossa jest skrzynia. Zobaczmy, co znajdowało się w skrzyni. Szczegóły. Automatycznie atakuj bossa, no fajnie. Dobra, jakieś obrażenia, coś? Dobra, mam tą buławę, ale... O, teraz dopiero. Poziom pierwszy, obrażenia 116. Poziom pierwszy 116, ale mam tutaj 14% do obrażeń krytycznych. No dobra, przekonała mnie ta broń. Nie chcę tego. No taka, powiem wam, przyjemna giereczka, żeby się wyżyć na zombiakach. Nie jest to ani brutalna gra, więc myślę, że mogą tutaj nawet grać w nią młodsi widzowie, młodsze osoby. No tutaj niby te zombiaki gdzieś tam się rozblaskują, powiedzmy, na podłodze, ale to można powiedzieć, że to po prostu niekoniecznie jest krew, tylko jakiś kurde budyń. Także gra naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Fajnie się nią gra. Dosyć prosta na początku, wiadomo, jak każda gra. Ale przyjemnie się gra. Także myślę, że też mogę ją polecić dla miłośników gatunku takiego właśnie hack and slash. Początkowo bardzo, bardzo prostego, ale jak zauważycie, też tutaj jest możliwość właśnie rozwoju tej naszej postaci. Nie jest to jakiś tam super hiper rozwój, ale jakiś tam super podstawowy. Typu jakiś ekwipunek, jakieś tam widzę umiejętności są. Może tych umiejętności będzie więcej. Witam Piotrze, witam serdecznie. Zobaczmy, może gdzieś się pojawi jakaś kolejna umiejętność, gdzie ten boss. A, tu leci. O, coś się tyle najadł. Dobra, bossy nie są super jakieś wymagające. To możemy się umówić.
Boss zabity, w skrzyni ostrze wojny i odbijacz, czyli coś, co chyba już mam. Piotrze, witam serdecznie. Nie wiem, czy się witałem. Tak się wciągnąłem tutaj w grę i w Keepera. Powiem szczerze, nie sądziłem po tej grze, że mnie tak wciągnie, ale jesteśmy już na 11 etapie. O, mamy tutaj chyba teraz do czynienia z jakimś nowym przeciwnikiem, który czaruje i zaraz mnie zabije. Okej, czyli to jest chyba ktoś, kogo musimy zabić najpierw. Okej, nie trafiłem. Zaletą tego maga jest to, że każdego dnia otrzymasz ode mnie zadania. Wykonaj je, a nagroda będzie twoja. Idź odebrać się na tego nagrodę za wykonane zadanie. Czekajcie, ostrze wojny. Co ono tu ma? O, fajne. A ten jest jeszcze jakiś lepszy. Prędkość ataku, jeszcze lepiej. Misje dzienne. Zdobądź. Nawet tu są, słuchajcie, daily questy normalnie. Coś niesamowitego. Okej. Widzę, że trzeba się na tych magach skupiać, bo oni są mocni. Z tego, co zauważyłem. Patrzcie, kurczę. Jak się na mnie skupi czterech tych magów, to ledwo przeżywam. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale teraz mam akurat 67 życia, ale miałem przed chwilą w poprzednim podejściu, na 11 chyba etapie. Bo teraz mam bardzo mało również. Użyję potki, bo ona mi przywraca na full. Dobra. Czekajcie, bo tutaj ta gra jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Ona się robi trudniejsza. Początek był bardzo łatwy i bardzo przyjemny w momencie, kiedy moja postać była OP. A teraz widzę, że już nie jest tak łatwo. Ej, kurde, zaraz zginę, serio. Od razu lecimy do walki z bossem. O, ten boss już jest jakiś potężniejszy. Puf. Miał nawet jakieś chyba dwa swoje ataki. Nieźle. O, jakiś wir zdobyłem. Czyżby to była nowa umiejętność? Patrzcie, ta gra jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Myślę, że jeszcze popykamy w nią do 20 po 9, czyli 4 minutki jej damy. Zastanawiam się właśnie nad tym, kiedy będę mógł jakąś inną sobie tutaj użyć umiejętność. Jest, patrzcie. Pchnięcie 200%, 175%. Wirujący atak, który zadaje obrażenie przeciwnikom znajdującym się przed tobą. 175% obrażeń. Aha. No dobra, załóżmy ten wir, zobaczymy, co on robi. I co się tu jeszcze zdobyłem? Buławę wojny. Kolejną. 20% obrażenia krytyczne. No to to już jest całkiem sporo. Dobra. Patrzcie, kurde, już mam 100 życia tylko. 50 tylko. Zaraz bym zginął. 10 życia mi tylko zostało. Ej, ta gra jest trudna teraz już. Dobra, teraz już widzę, dostrzegam zalety mojego łuku. Dobra, użyjemy tego wiru. Spoko. Patrzcie, znowu 37 życia tylko mi zostało. Jedna potka. Muszę się teraz spiąć na wyżyny, żeby nie zginąć. Wiem, że twoim głównym celem jest zdobycie skarbów króla szkieletów. Są też inne misje. Nagrodzę cię, jeśli je wykonasz. A teraz idź odebrać nagrodę. Misje. O, dwie potki. To akurat jak mi jest potrzebna potka, to ona mi ją daje. Patrzcie, jaka fajna, fajna kobita. Dobra.
No to nie jest takie fajne jak tamto chyba. Ej, ten już był na 4 strzały. Kurde, serio tu się zaczyna ta gra robić trudniejsza. Etap 19. Całkiem szybko się tu ciśnie. Patrzcie, już 60 życia tylko mi zostało i mnie zabili. Okej, mogę się wskrzesić, co mi to da? A, nic, po prostu się wskrzesiłem. Czy mogę to robić? Mogę to robić do woli chyba. A tak, byłem u fryzjera, o tutaj w przedpokoju, wiesz Piotrze, ja sam się obcinam. Bo moja fryzura nigdy nie była, nie należała do za bardzo wyszukanych. Więc doszedłem do wniosku, że szkoda jest po prostu, żeby fryzjer tracił czas na moją głowę. W związku z tym sam tracę czas po prostu na swoją głowę. I sam się obcinam. Natomiast jeżeli chodzi o stałych bywalców, to wszyscy są, tylko wszyscy umilkli, nie wiedziałem się czemu. Przed chwilą była Red Queen, był też Halgir. Jest też Urfaelo z nami, przynajmniej był wcześniej. No i teraz ty Piotrze też dołączyłeś, także ogólnie wszyscy gdzieś tutaj powinni być z nami. O, pięknie, bo nowa kusza. I jeszcze kolejny wir zdobyliśmy, czyli co, on będzie chyba teraz co innego robił? Dobra, czy ja dojdę do tego króla szkieletów dzisiaj, czy nie bardzo? Czekajcie. Misje dzienne. O, 500 hajsu, spoko. Misje. Jeszcze 200 hajsu. Patrzcie, są dwa wiry i czemu one się nie wyróżnią? Niczym. Po co się zbiera je? Kusza szybko strzał. 79 obrażeń i ebonowa kusza. 80 obrażeń. Okej. Okay. Ej, patrzcie, te szkielety już nie są takie proste, jakby się wydawało. Próbuję tutaj może ataków mieczem. A, to ten! To ten! O kurde, ten mnie tutaj ubił. Malutki ten czołgający się po podłodze, nie zauważyłem go. I co, i tak mogę się wskrzeszyć do woli? Czyżby to było tak piękne? O kurde, w taki wir walki to się nie opłaca wchodzić, zobaczcie. Od razu mnie zaciukali. No i co, dochodzi się do 20 etapu i widzę, że już gra nie jest takie hop-siup. Jak to było wcześniej. O kurde. Gorsze są te małe szkielety czołgające się. Nie wszystkie je widać. 22 etap, dobrze. Też jak się celuje bezpośrednio przeciwnika, to nie zawsze ta nasza kusza trafia, wiecie? Bo ona tak troszeczkę pod nim atakuje. Zawsze można tak biegać, żeby ten mag wykończył tutaj tych przeciwników, zobaczcie. No i mi się potki skończyły. A, nie chcę tutaj ich wykończyć, oni są za niscy. Dobra, ten etap jeszcze... Patrzcie, nie mogę w nich trafić z kuszy, dlatego one wcześniej mnie zaciukały. Bo one są za niskie, są te szkieleciki. Trzeba je uderzać... No i mnie zaciukał. Trzeba je uderzać tym... bronią ręczną. Kurde, już ile zginąłem razy? Jak w Dark Souls się czuję normalnie. Co to ma być? Tak być nie może. Zapomniałem już o tych umiejętnościach.
Dobra, kolejny etap. Zrobimy jeszcze jednego bossa i myślę, że już wystarczy na dzisiaj tej gry. Ale mnie leją, jacie. Dwa życia mi zostało z 300. Nie miałem tego, jak tutaj inaczej zrobić. Czy ja dojdę do tego kolejnego bossa? To jest dobre pytanie. I co? I co? Ile tych etapów w ogóle jest? To jest ciekawe. Misja ukończona, świetnie. Oj, ten jakiś był. Jaką misję ja znowu ukończyłem? Ile razy ja się jeszcze mogę wskrzesić? Ktoś to wie w ogóle? Mam 4000 hajsu. Ja chyba powinienem się po prostu ulepszać, wiecie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że ja tu powinienem się ulepszać. Na to wychodzi. Tylko nie wiem... Mi zawsze na to ulepszenie jest szkoda kasy, z uwagi na to, że zawsze mogę trafić jakiś lepszy item, a go ulepszę, nie? Ten poprzedni, stracę na niego hajs, żeby go ulepszyć. Niepotrzebnie, co? Ej, nie przejdę do kolejnego etapu, na to wychodzi. Gra chyba już osiągnęła swój limit na tą chwilę w moich rękach. Pa, ale lejo, kurde. Jak ja mam się tutaj przed nimi uchronić? Dobra, ten etap widzę, że jeszcze porobię jakimś fartem. Nie! Zapominam o tej spacji cały czas, o tym ataku specjalnym. Muszę spacją wykańczać tych magów. O, właśnie. Dobra, niech ci magowie... O, kurde! Patrz! No co to miało być? Te ludki czołgające się małe to są strasznie wkurzające. Nie da się ich pocelować. Dobra, zmiana taktyki. Teraz macham tylko tymi. Okej, w końcu. Teraz kolejny poziom wbiję. Ej! On ma już tutaj normalnie ataki. Takie, wiecie. Swoje indywidualne. Pięknie. Dobra, porobimy go. Zdobyłem 8 poziom i 25 etap. Topór z żelaznego drewna i poszukiwacz wiatru. Jakieś dwie nowe fajne bronie. Sprawdzimy sobie jeszcze te bronie i zakończymy sobie ten odcinek. Kurde, powiem wam, że nie spodziewałem się po tej grze zbyt wiele. Ale no, zaciekawiło mnie tutaj. 116 obrażeń. Plus 26 obrażenia przy małej ilości zdrowia. To jest coś chyba dla mnie. Ile ma teraz to, co ja mam na sobie? 20... też 116, no to... Załóżmy to. No i zobaczmy tego poszukiwacza wiatru. 86. O, to jest fajne. I tego poszukiwacza sobie weźmy na przykład na... Nie wiem, 10 poziom. Już tak wiecie, odwalimy mega tą postać, żebyście mieli też obraz tego, jak tutaj gra się na takim poziomie. Okej, okay. Mam jeszcze kupę hajsu. Dobra, wszystko mam na poziom 10. Zobaczymy, czy będzie łatwiej. Aha. Dobra, jeszcze moja broń nie jest aż tak mocna, ta kusza, żeby zabijała na strzała. Ale myślę, że to jest tylko kwestia ulepszenia jeszcze bardziej jej. Weźmy ją na poziom 130 obrażeń. Weźmy ją na poziom, nie wiem, opór. Ej, nie!
500, słuchajcie, za kolejny poziom. I o, okej. To zdobędźmy, to zdobądźmy. Okej. Kolejna skrzynia, w niej. Ej, już level 7 od razu, patrzcie. Czyli to wystarczyło po prostu ulepszać broń i już mi zaczną lepsze przedmioty padać. To ma 155, a to ma 175. No ale z tą kuszą to przekieli. Ej, 500 za ulepszenie? Ja pierdykam. Dobra, da się to sprzedać. To też sprzedamy. To też. 2 golda, no po prostu. I tutaj, słuchajcie, też posprzedajemy to wszystko. Szkoda, że nie ma żadnego, nie wiem, tutaj guzika. Tu powinien być guzik sprzedaj, a nie, że trzeba tutaj wchodzić głębiej. 521, a ja potrzebuję 561. Patrzcie, bo ona już prawie zabija ich ta kusza na strzał. Dobra, mamy już 500. 640 teraz. A ich złapy normalnie, zobaczcie, co się dzieje. Ta moja broń sporo z ręki robi. No dobra, czyli po prostu o to chodziło. Powiedzmy, że o to chodziło. Dlatego miałem taki problem na tym 25 etapie, bo miałem masę kasy, a w ogóle nie ulepszoną postać. Tylko to, co teraz też zauważyłem, to że cały czas mam 300 życia. Nie wiem, jak to życie się zwiększa. No dobra, moi drodzy, menu główne. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Gravekeepera na dzisiejszym streamie. Na YouTubie również kończę ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania do tej gry, to piszcie w komentarzach bądź na czacie. Ja dla osób, które lubią taki gatunek, mogę zdecydowanie polecić ten tytuł. Także z mojej strony spoko, naprawdę fajnie się grało. Wciągnąłem się nawet, powiem szczerze. No 30 etap to chyba widać, że się wciągnąłem. Także no, fajna gra. I cóż, widzę, że mamy tutaj jeszcze jakieś inne opcje, do których nie dotarłem. Prawdopodobnie jakieś PvP, jakaś Royal Fight, nie wiem co to jest. Coś, jakaś królewska walka. Być może walka z królem. Okazałoby się to w kolejnych pewnie etapach. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam na streamy serdecznie. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.